uważam, że to ważny temat. Że ważny, ale też takie fajne mam słowo, takie ku pokrzepieniu, jakby pomogło mi i na pewno też pomoże wam. Chcecie, żeby wam pomogło? Chcecie. Tak jak widzisz siebie, tak będziesz przeżywał swoje życie wewnętrzne i tak twoja dusza się będzie układała. Czy wierzysz w to? Tak jak widzisz siebie, tak będziesz przeżywał życie wewnętrzne i tak twoja dusza będzie się układała. Smutnym jesteśmy narodem, prawda? Smutnym jesteśmy narodem. Zobaczcie, po 2 godzinach uwielbienia często dopiero na niektórych z waszych twarz widzę delikatnie wymalowany uśmiech. Taki. Wiecie, jesteśmy po prostu smutnym narodem. Bardzo smutnym. Czyli tak jak widzisz siebie, tak będziesz przeżywał swoje wewnętrzne życie i tak twoja dusza będzie się układała. Zdrowie twojej duszy zależy od twojej samooceny. Zdrowie twojej duszy nie zależy od tego, ile wiesz i ile posiadasz, tylko zdrowie twojej duszy zależy od twojej samooceny. Zgadzacie się z tym? Człowiek może poruszać się w swoim życiu we właściwym kierunku tylko i wyłącznie pod wpływem jakich emocji? Zdrowych. We właściwym kierunku możemy się poruszać tylko i wyłącznie wtedy, kiedy nasze emocje są zdrowe. Człowiek porusza się, gdy emocje są zdrowe. Jeżeli, i teraz coś wam powiem, kiedyś to napisałam na internecie, bo to słowo mnie mocno dotknęło. Jeżeli nie będziemy znali swoich duchowych wrogów i nie będziemy ich w swoim życiu dojeżdżać, one będą dojeżdżać nas. To jest prawda. To jest w ogóle, i ja to dzisiaj rozwinę pewnie o tym więcej. Jeśli nie będziemy dojeżdżać swoich duchowych wrogów, to ci wrogowie, no niestety, dojadą twoje i moje życie. Musimy być świadomymi ludźmi. Musisz być świadomy tego, co ukształtowało twoje życie, zanim poznałeś Jezusa. W jakim kraju żyłeś? Jacy rodzice cię wychowali? I co tak naprawdę ciebie ukształtowało? Jeśli nie będziesz tego świadomy, trudno tak naprawdę przeciwstawić się pewnym rzeczom. I teraz ja będę mówiła rzeczy, które tak naprawdę od jakiegoś czasu uwalniam, też podczas uwielbienia. Za nami są lata komunizmu, zimnego chowu, trudnych w ogóle takich sytuacji. Zgadzacie się z tym? Nie wiem, kto z was wzrastał, że tak powiem, w jakimś, nie wiem, radosnym domu, że mama była radosna, tato był w ogóle radosny i my wychodzimy w ogóle, wiecie, z jakimś takim super, ja nie wiem, super materiałem w ogóle w życiu. Mamy fajny start. Zazwyczaj nie mieliśmy w ogóle takich rzeczy. To jest pokolenie, które było w pewien sposób ciemiężone. Zarówno kultura społeczna, jak i kultura kościoła jest w pewien sposób smutna. I kultura społeczna, i kultura kościelna jest smutna. Ja nie mówię, że tak jest wszędzie. Jak gdyby nie mówię, że to jest jakaś tam, wiecie, norma, nie? Ponieważ są miejsca, gdzie są tańczące kościoły, tak jak u nas, ale wiecie, że można tak naprawdę tańczyć na uwielbieniu, a potem, że tak powiem, od poniedziałku mieć tak zwany smutny poniedziałek bez wizji, bez pasji, bez życiowego entuzjazmu, można być przybitym, jak Jezus do krzyża. Wielu rankingów jesteśmy najsmutniejszym narodem na świecie. O, właśnie, proszę bardzo. Wiecie, ja też w ogóle musiałam tak naprawdę w ogóle swoje życie z tymi rzeczami skonfrontować. Moja mama, niech Artur to powie, ona w ogóle miała radosne usposobienie. Bardzo. Miała trudne życie w ogóle z moim tatą, ale miała bardzo radosne usposobienie. Nawet jak Artur kiedyś chciał zabić sukę taką, moja mama kiedyś takiego pieska miała, który przypamiętał się w ogóle do niej, bo ona w ogóle była dobra i karmiła tą sunię, ta sunia się przypamiętała, ale bardzo nie lubiła Artura. Więc jak Artur przychodził do mnie, to ta suka go tam zawsze za tą nogę gdzieś tam chciała złapać i Artur kiedyś przystawił jej broń do głowy, mówi, kurna, mówi, jeszcze raz to i łeb roztrzaska. W ogóle moja mama się nigdy na niego nie obraziła, nigdy. Ona w ogóle zachowywała się w swoim ciele, w sensie, nie? Tak jakby miała wieczną ucztę. Naprawdę. Takie miała usposobienie. Pamiętam, do mnie to mojej siostry mówiła tak, czy by wam dupę smarował miodem czy smrodem, to wiecznie jest tak samo. W sensie, że nie ma dla nas różnicy. Wiecie, o co chodzi? Żadna z nas, że tak powiem, jakoś tam nie odziedziczyła po mamie tego wesołego usposobienia. Ja się tych rzeczy musiałam uczyć i nadal się ich uczę.
Norma, w której się poruszamy, to jest taka, że kiedy ludzie słyszą słowo Kościół albo życie, to są jacy? Obciążeni. W Kościele jest smutno, w życiu mi w ogóle nie idzie. Wiecie, o co chodzi? No tak to generalnie wygląda. W ogóle, jak się zapytasz przeciętnego chrześcijanina, nawet i u nas w Kościele, posłuchajcie, nasz Kościół absolutnie nie jest od tego wolny. Nie wiem, czy zauważyłaś, ostatnio powiedziałaś do mnie takie słowa w rozmowie, jesteśmy najlepsi. Pamiętasz? Jesteśmy najlepszym Kościołem. Nic ci na to nie odpowiedziałam. Mamy najlepszą doktrynę. Mamy najlepsze nauczanie. Amen. Ale wiele nam brakuje. Amen. Wiele musimy się jeszcze nauczyć. Wiele musimy się jeszcze nauczyć i wiele potrzeba obiektywizmu, żeby tak naprawdę realnie to wszystko ocenić. Więc kiedy ludzie słyszą o Kościele lub o życiu, to są obciążeni. Ich emocje nie idą w górę, tylko idą w dół. Dlatego tak naprawdę, czy w ogóle wierzycie, że Bożym zamysłem dla ciebie i dla mnie jest przeżywanie bardzo wysoko emocji? Wierzycie w to? W ogóle Bóg ustanowił to tak, że duch ma być na górze. Duch ma być na górze, duch ma być wysoko. Pod tego ducha ma być podporządkowana twoja dusza, a ciało ma wykonywać tak naprawdę, że tak powiem, to, co dusza w ogóle będzie decydowała. A więc i dla ciebie, i dla mnie Bóg przewidział, żebyśmy emocjonalnie przeżywali bardzo wysoko. Ale kiedy nie przeżywamy w ogóle, kiedy nasze emocje nie są zdrowe, kiedy nie przeżywamy w ogóle dobrze tego życia, to podejmujemy decyzje w swoim życiu podczas kryzysu, lęku lub presji życiowej. I wtedy tak naprawdę nie jest dobrze, bo normalnie to jest tak, że Bóg chce, abyś ty i ja podejmował decyzje wtedy, kiedy twoje emocje są w górze. Wtedy, kiedy masz wizję, kiedy masz pasję, kiedy wiesz, w jakim kierunku idziesz. A nie dlatego, że jest kryzys i że ktoś na ciebie naciska. Jakiś lęk, jakaś presja i tak dalej. Dlatego wtedy, kiedy ludzie podejmują swoje decyzje podczas kryzysu, lęku lub pod wpływem presji życiowej, trudno jest wtedy mówić, że to oni prowadzą swoje życie, raczej układają się do okoliczności życia. Podejmują decyzje pod wpływem strachu, martwienia się, czy też obowiązku. Ja już kiedyś mówiłam, obowiązek nie jest absolutnie niczym złym, bo to jest w ogóle dobra rzecz. Musimy być obowiązkowi, wiecie, wstajemy do pracy i tak dalej, każdy do różnej, ale ogarniamy swoje życie i tak dalej. Ale ja przytoczę taki w ogóle przykład. Jak macie dzieci, to wiecie, jak to tak fajnie zobaczyć na dzieciakach. Posprzątaj pokój, nie? W ogóle najczęściej, ja tak najczęściej robię, to już zostaw to. Bo tak naprawdę jak ktoś wykonuje tylko i wyłącznie sam obowiązek i nie wkłada do tego odrobiny w ogóle entuzjazmu i radości, wiecie, to obciążeni są nawet ci, którzy mu to zlecają. W domu od razu jest niemiła atmosfera, nie? Posprzątaj pokój, jestem mi się, wywal burki, nie chcę mi się, życie jest takie trudne, nie chcę mi się, nie wywalę tego. Jeżeli robimy coś tylko z powodu obowiązku, to to też nie jest absolutnie zdrowe. Jesteśmy wtedy załamani takimi rzeczami i musimy wypełnić obowiązki i prawdopodobnie cierpimy i cierpią też, którzy nam to zlecają. Taki jest Polak, taką w ogóle mamy kulturę. Takie demony nas dotknęły. Takie demony nas w ogóle ukształtowały. Trzeba zdawać sobie w ogóle z tego sprawę. Ale kiedy do obowiązku różnego w swoim życiu dołożysz troszkę radości, to nie będzie to dla ciebie ciężarem, Kiedy rozmawiam często z ludźmi i pytam, czemu w ogóle jesteś taki smutny? Bo wiecie, my oczywiście też mówimy, że mina wielokrotnie nic nie znaczy, nie? Ale generalnie wielokrotnie jest po prostu wypisany smutek na ludzkich twarzach. Czemu jesteś smutny? No ja nie mam takiego wesołego usposobienia. Ale w ogóle możesz się uśmiechać. Nie trzeba mieć wesołego usposobienia, żeby po prostu podarować komuś uśmiech, tak? Ja na przykład od jakiegoś czasu w ogóle robię sobie taką praktykę na ulicy i uważam, że ludzie uważają, że jestem nienormalna. Uśmiecham się do ludzi. Normalnie się tak zamknę. Co idzie za tym uśmiechem? Wiecie, o co chodzi? To jest fajne, ale zróbcie to. To też będziecie się w ogóle trenowali tak naprawdę, żeby nie mieć cały czas tak zwanej mini pokerzysty. Wiecie, nie? Bo my nie gramy w pokera.
żeby w ogóle być takim, w ogóle być skupieni. Ludzie się oglądają, bo myślą, że jest coś nie tak. To rzadko kto podaruje ci uśmiech ktoś. Rzadko. Zazwyczaj ktoś w ogóle ci podaruje niemiłe w ogóle spojrzenie, w ogóle wiesz, co to jest. Jeśli ci ktoś powiedział, że masz smutne usposobienie, to ja ci chcę powiedzieć inaczej. Możesz uwierzyć, że masz inne usposobienie. I możesz zacząć pewne rzeczy w swoim życiu, co robić? Kształtować. Posłuchajcie, ja nie mówię o tak zwanym sztucznym amerykańskim uśmiechu lub sztucznym zielonoświątkowym uśmiechu, ponieważ my byliśmy w miejscach, gdzie ludzie tak naprawdę coś takiego mieli na myśli. Jakby zaśmiali wstrzygnięte. Tak dalej. Halleluja. Chwała Panu. Nawet ciężko było zrozumieć chwała Panu. Ja nie o tym mówię. Ja mówię w ogóle o entuzjazmie, który wynika w ogóle skąd? Z naszego wnętrza. Amen. Czasami za smutkiem życiowym idzie zranienie. Idzie zranienie i jakaś uraza. Ale my naprawdę mamy już bardzo dużo podstaw do tego, żeby rozprawić się z takimi rzeczami. Wtedy, kiedy jeszcze nie wiemy, to nie wiemy, ale kiedy już wiesz, że zranienie może doprowadzić w ogóle twoje życie do dziwnych na przykład miejsc, które już się rozwijał, to jak możesz ten temat w ogóle załatwić. Jeśli macie Biblię, to możecie sobie je otworzyć, a jak nie, to sobie... Bo w ogóle chciałabym, żebyście też robili notatki, bo to są ważne rzeczy. Posłuchajcie, 10% zapamiętujemy z tego, co jest zgłoszone. Potem inne rzeczy ulatują. Zapamiętujesz tak naprawdę to, co dzisiaj jest tobie przydatne. Coś tam ci wpadnie do ucha i zapamiętasz, ale nie wszystko. Naprawdę nie wszystko. A uważam, że jest to ważne słowo, ponieważ jesteśmy smutnym narodem. Wiecie, o co chodzi? Bardzo smutnym jesteśmy narodem. Przypowieści mówią 15:15. Wszystkie dni uciśnionego są złe, lecz człowiek wesołego usposobienia ma ustawiczną ucztę. Wszystkie dni uciśnionego są złe, lecz człowiek wesołego usposobienia ma ustawiczną ucztę. I w hebrajskim słowo uciśnionego znaczy człowieka, który ma depresję, człowieka, który jest pokrążony smutkiem lub też jest zdumowany. I wiecie, że to jest kultura Kościoła, to jest kultura naszego narodu i to jest kultura jak gdyby Kościoła. Czemu? Ponieważ duchy, które oddziałują na tym świecie, oddziałują również na Kościół. Bo my w ogóle nie jesteśmy stąd zabrani. Na co dzień jesteśmy z różnymi ludźmi i wiecie, no to tak po prostu działa. I ktoś ci nie posyła uśmiechu, no to ty mu też uśmiechu nie posyłasz, tak? Ale my tak naprawdę możemy te wszystkie rzeczy w naszym życiu pozmieniać. Kościół ma się w ogóle odróżniać. Kościół ma się odróżniać wszystkim. Wszystkim, jeszcze raz mówię, nie mówię o sztucznej minie. Ja w ogóle o tym nie mówię. Czyli można powiedzieć, że wszystkie dni człowieka, który jest zdołowany, są złe. Wszystkie dni człowieka, który jest zdołowany, są złe. Człowiek, który jest źle nastawiony i zdołowany, wszystko interpretuje również źle. Zgadzacie się z tym? Człowiek, który jest zdołowany, wszystko będzie interpretował źle. I tu jest ta zasada. Tak jak szukamy, tak znajdujemy. Jeśli wszystko interpretujesz źle, bo jesteś zdołowany, to jakie rzeczy do ciebie przychodzą? Tylko i wyłącznie źle. To jest w ogóle wspaniałe miejsce na paranoję. Wiecie, to jest w ogóle dobre miejsce, żeby rozwinęła się tak zwana paranoja w ogóle. Wszyscy przeciwko mnie powiedzieli ode mnie, to było w ogóle przez niego powiedziała do mnie. Przez nią powiedział do niego. To są wszystko w ogóle paranoje, wiecie. Słowo, które opisuje Jezusa, mówi, że miał więcej radości niż wszyscy Jego towarzysze. I to jest podstawa dla ciebie i dla mnie. Bo w ogóle Jezus jest źródłem wszystkiego i dla ciebie i dla mnie. Może otaczają cię towarzysze, którzy nie mają, że tak powiem, radości życia. Ale Jezus miał więcej radości życia niż Jego towarzysze. I to chyba ci głowa o tym mówi. Że Jezus w porównaniu z uczniami wyglądał jako ten, który się bardziej cieszy niż wszyscy oni. A jednak tylko on miał pójść na krzyż, a on z powrotem na rynek. Mocno. On wyglądał jako ten,
który ma więcej radości do życia. Czemu? Bo on wierzył, że w ogóle Bóg go kocha. Bo wierzył, że Bóg go kocha. I to jest bardzo istotny temat. Nie przeskoczymy w ogóle tego tematu. Wiedza nam absolutnie w tym nie pomoże. Tak naprawdę dopiero z miejsca bycia kochanym możemy świadomie ruszyć w ten świat, możemy otwierać nowe drzwi, możemy zawiązywać nowe relacje, możemy kształtować rzeczywistość. Inaczej nie ma takiej opcji. Jak Kościół jest zdołowany, jak się Kościół czuje ciemiężony, to Kościół cały czas potrzebuje czego? Pomocy. Kościół cały czas potrzebuje modlitwy. Kościół cały czas potrzebuje, żeby mu leczyć w ogóle rany. I na to jest miejsce. Na to jest miejsce i czas. Ale też pewien czas potem się już kończy i Bóg wkłada nam do ręki zupełnie inne narzędzia. Pomyśl w ogóle o takiej koncepcji życia. Że nie jesteś zdołowany. Tylko masz radosne usposobienie. Posłuchajcie. W ogóle życie wszystkich nas jest podobne. To nie jest tak, że ty masz jakoś szczególnie pod górkę. Mówię do tych, którym się wydaje, że ich życie jest jakoś szczególnie pod górkę. To jest w ogóle nieprawda. Bo życie nas wszystkich jest podobne. Z różnymi rzeczami się zmagamy. Tylko jedni sobie radzą z tymi rzeczami, a drudzy się tym negatywnym rzeczom co? Poddają. I zgadzają się na to, aby różne złe okoliczności kształtowało ich życie. Mnóstwo różnych dziwnych rzeczy się wydarzy. Ja na przykład teraz z piątku na sobotę nie spałam prawie całą noc, bo nasza suka kasłała. Kurczę, ale co to jest w ogóle za zjawisko? Leży koło mnie i robi mi do ucha tak. Całą noc kasłała. Na dobrze tego wszystkiego od parapetu nam się odkleiła drewniana listwa i co 15 minut spadała na ziemię. Więc ja wstawałam, podnosiłam ją, a potem nakładałam ręce na psa, żeby pies nie kasłał. Różne mamy okoliczności w naszym życiu i są różne sytuacje, żeby się wkurzyć. Czy te sytuacje, które ja miałam z piątku na sobotę, one mogły wpłynąć na to, że byłam na przykład niewyspana i mogliśmy mieć spaskudzoną sobotę? Tak. Mogłam mieć focha, jestem niezadowolona, jestem niewyspana, odwal się, nie odzywajcie się do mnie, jest mi źle. Ale nas jak gdyby nie kształtują okoliczności. My żyjemy w oparciu o Boże odkupienie. Zgadzacie się? Żyjemy w oparciu o Boże odkupienie. Nie zapominajmy o tych prostych, źródłowych w ogóle tekstach. Nas nie kształtują, kochani, okoliczności. A okoliczności w życiu mamy naprawdę podobne. Naprawdę podobne. Spotkałam w swoim życiu ludzi, którzy nie mieli nic, a naprawdę byli radośni. Naprawdę, słuchajcie. Naprawdę byli radośni. Jest taki człowiek, który wyszedł z bezdomności. Nazywał się Robert Postek. I on mieszkał sporo jeszcze w Szałasie, jak oddał swoje życie Jezusowi. Ale kiedy przychodził do kościoła, on się wyróżniał. Wiecie, on w ogóle całym sobą w ogóle pokazywał, że w ogóle Jezus w nim mieszka. Wiecie, on się w ogóle nie przejmował okolicznościami w ogóle życia. Byli wokoło niego ludzie, którzy mieli piękne domy, fajne rodziny, super samochody i oni byli zdołowani i okryzali paznokcie, a Robert miał Jezusa w sercu i mieszkał w Szałasie i był bardziej radosny niż towarzysze jego w kościele. Wiecie, to w ogóle to są mocne w ogóle rzeczy. I ja spotkałam takich ludzi, którzy mieli wszystko i byli nieszczęśliwi i już nie mieli co obgryzać. Ale spotkałam też takich, którzy naprawdę mają mało, jeśli chodzi o te bogactwa takie tutaj na ziemi. Ale oni właśnie mieli więcej radości, tak jak Jezus. Bo oni się cieszyli w ogóle z tego Bożego zbawienia. Jeśli my się z tych takich źródłowych rzeczy nie będziemy cieszyć, to ci gwarantuję, że nie będziesz się cieszył z rzeczy innych. Bo jeśli będziesz zdepresjonowany, zdołowany, to uwierz mi, że postawię przed tobą w ogóle, nie wiem, coś bardzo w ogóle fajnego i też zobaczysz w tym krzywiznę.
Tu chodzi w ogóle o wewnętrzne podejście do życia. Jaki masz w ogóle stosunek do życia? Możemy żyć tak zwaną ustawiczną ucztą. I też z kolei nie mówię o tym, że to życie jest takie, wiecie, nic się nie wydarza, nie ma jakichś tam górek w ogóle i tak dalej. Nie o tym mówię. Ale możemy przechodzić wszystkie te sytuacje, panując nad nimi. I możesz mieć tak zwaną ustawiczną ucztę. Na pewno doświadczyłeś tego, że jak się na przykład zaziębisz, tak? To masz jakieś tam, nie wiem, pociągniesz to, jak nie pomodlisz się, nie uwierzysz, pociągniesz to dalej i masz ustawiczną chorobę na przykład przez 3 miesiące. To tak samo jest w ogóle z takim nastawieniem. Możesz mieć ustawiczną ucztę w swoim życiu. Możesz tak naprawdę w ogóle cieszyć się w ogóle swoim życiem. Z uwagi na to, co uczynił dla ciebie Jezus. Nie z uwagi na inne rzeczy. Z uwagi na to, co uczynił dla ciebie Jezus. Dlatego Jan pisze słowa, uważam, że ogromnie ważne. Często do różnych kazań przytaczamy w ogóle te słowa. 3 Jana 1:2. Umiłowany, modlę się, aby ci się we wszystkim dobrze powodziło i abyś był zdrów, tak jak dobrze ma się dusza twoja. Ważne jest, żeby mieć zdrową duszę. Ważne jest, żeby mieć zdrowe emocje. Ważne jest, żeby panować nad swoimi emocjami. Ważne jest, żeby w ogóle nie emocje nas kształtowały. Kiedy są dobre, niech nas kształtują. Kiedy są niedobre, to my musimy kształtować te emocje. Zgadzacie się? Inaczej nie będziemy się poruszali w dobrym kierunku. Nie będziemy szli we właściwym kierunku, jeśli będą nami władały negatywne emocje. Jeśli Kościół będzie zdołowany, jeśli Kościół będzie ciemiężony, to nie będziemy się po prostu rozwijać. Z jednej strony jest to prawda, że nie jesteśmy jakimś tam najbardziej radosnym narodem. I komuna, tak jak wcześniej wspomniałem, zrobiła swoje. Ale my nie możemy żyć absolutnie w oparciu o to, co było. Nie możesz żyć w oparciu o to, co ci zrobili rodzice. Nie możesz żyć w oparciu o to, że ktoś ci coś zrobił. Nie możemy żyć w oparciu o te rzeczy. I to jest to, co wcześniej powiedziałam. Różne mamy w życiu sytuacje, ale nie możemy żyć w oparciu o te rzeczy. Masz swoje życie jedno. Masz swój sezon. I masz go dobrze przeżyć. Zgadzasz się? Masz jedno życie, jeden sezon i masz go dobrze przeżyć. I żyjemy w oparciu o Boże odkupienie. Nikt z nas nie może w ogóle powiedzieć, że czegoś w swoim życiu nie jest w stanie załatwić, naprawić. Bo na krzyżu Golgoty się wszystko wykonało, tak? Amen? Amen. Zobaczcie w ogóle, my naprawdę mamy smutną kulturę. To jest smutna kultura kościelna. Smutna kultura społeczna i smutna kultura kościelna. W ogóle mamy wszystko smutne. Wszystko jest smutne. To jest w ogóle, ja jak w ogóle zaczęłam się zastanawiać nad sobą, to w ogóle mówię, tak, to są lata zimnego chowu. Ludzie uśmiechem nas nie obdarzali. Rodzice nas nie obdarzali uśmiechem. A to ma ogromny wpływ. Patrzyliśmy na takie twarze. Kiedyś ktoś mi tutaj z kościoła powiedział, że taką torbę ma z taką dziwną miną i tam jest napisane z taką mordą tylko na cmentarz. Z taką mordą tylko na cmentarz. I wiecie, nie miejmy fazy, żeby teraz tak naprawdę mieć takie miny. Alleluja. Bo diabeł jest specem w ogóle od rogów, żeby teraz, no, po takim kazaniu to ja już nie przyjdę smutny do kościoła. Nie, ja już teraz nie pokażę, że tak naprawdę tam jest w ogóle, jest, czuję się jak ciemiężony, że w ogóle wchodzę tak, nie jak smoleń do sklepu. Nie, teraz przyjdę radosny. Nie o tym mówię. Chodzi o to, żebyś naprawdę ten entuzjazm miał tam. Tam. Bo to stamtąd wychodzą rzeczy. Nie z zewnątrz, to stamtąd wychodzi, tak? Ze środka. Nie można żyć urazą i nieprzebaczeniem. Uraza to jest słabe miejsce w twoim życiu i to będzie miejsce twojego upadku. Jeśli nie załatwisz urazy w swoim życiu, to ta uraza spowoduje, że w tym miejscu właśnie upadniesz. W ogóle nie musimy ćwiczyć i trenować tak zwanych silnych mięśni w swoim życiu. Nie trenuj już tego, co w twoim życiu jest silne, ale trenuj to, co jest słabe. To, co jest słabą cechą twojego charakteru.
Może jesteś takim polem minowym i nie można cię w ogóle dotknąć. Cokolwiek tam się dotknie, to od razu w ogóle wybucha. Zajmij się w ogóle tematem swojego charakteru. Ponieważ to będą miejsca, te miejsca niepozałatwiane, to one będą miejscem twojego upadku. No i potem powiesz, o, wszystko jest do kitu, to wszystko nie działa, te kazania nie działają. Ciekawe, czy Artur nas nie ukłamał zagadą. Może tak naprawdę do tego wszystkiego, kurczę, nie przeżyli, nam to powiedzieli, my teraz nie poradziliśmy i co? Idźmy za. Wiecie, dlaczego Jezus jest nazwany Zbawicielem Świata? Bo on się nie schował w domu. On nie był urażony, on nie był obrażony na ludzi. On urazę i obrażenie wziął na siebie. On urazę i obrażenie wziął na siebie. To jest cecha ludzi silnych. Cecha ludzi silnych. Cechą ludzi słabych jest to, że się wwali w czułe punkty. Wiecie, że tak jak tutaj jesteśmy, wiecie, że jesteśmy kościołem, jesteśmy rodziną, wiecie, że możecie mieć bardzo dobre relacje, że nie musicie się pouczać cały czas, że nie musicie się walić w czułe punkty, że możecie mieć w ogóle tak bardzo dużo mądrości od Boga, że będziecie mieli zdolność do tego, że będziecie rozminowywać zaminowane pole, a nie będziecie podchodzili od zawleczka do góry, poszło, runęło 20 osób poranionych. Wiecie, nie tak nauczamy, nie tego nauczamy. Nie takich rzeczy w ogóle nauczamy w Kościele. Jesteśmy rodziną. Jesteśmy rodziną. Możesz być człowiekiem, który jest radosnego usposobienia i kiedy przyjdzie w ogóle ktoś do ciebie i ci opowie straszną historię, to ty to w ogóle zrobisz z tego kabaret. Ty nie powiesz, bo tam pójdziemy, bo zaraz osądzimy, utniemy mu jedno ucho. Wiesz, co chodzi? Tylko na tobie ta sytuacja się co? Rozbije. Ona się na tobie rozbije. Jezus się nie zamknął w domu, nie obraził na świat i na ludzi, którzy go odrzucili. Dlatego z nim mamy się utożsamiać. Bo to on wszystkiego doświadczył. To on jest tym źródłem, od którego wszystko potrzebujemy brać. A jednak słowo mówi, że miał więcej radości niż towarzysze jego życia. Tylko on miał iść na krzyż. Wiecie, w ogóle my nie, w ogóle nikt z nas nie był ciemiężony 300 lat. Nie? Nikt z nas nie był ciemiężony 300 lat. Jezus był duszą towarzystwa. Zgadzacie się? Był Jezus jednak duszą towarzystwa. I to nie, że tylko wybranych tam do siebie w ogóle. Wiecie, w ogóle chleba ludziom dawał. Chleba dawał w ogóle ludziom i ludzie w ogóle szli za nim, bo chleba im dawał. Dobry był? Dobry był. Dla kogo był ostry? Dla faryzeuszy. Dla grobów pobielanych. Dla nich miał ostre słowo zarezerwowane. A w ogóle był dobry dla ludzi. Siedział z prostytutkami, siedział ze złodziejami, siedział z wywrotowym towarzystwem. Wiecie, o co chodzi? Bo on przyszedł nie do tych, którzy się dobrze mają, lecz do tych, którzy się mają jak? Źle. A ty i ja musimy się czuć tak dobrze, abyśmy mieli wewnętrzną siłę, żebyśmy poszli do tych, co się mają źle, żebyśmy mieli dla nich autentyczne słowo pokrzepienia, a nie zdołowania. Jeśli jesteś w jakimś miejscu poznania i już coś przeżyłeś, a jest w Kościele ktoś, kto tak naprawdę nie doświadcza tego, jest w trudnej w ogóle sytuacji, to twoim obowiązkiem jest tego człowieka podnieść, a nie zdołować. Nie podpalić w nim jeszcze w ogóle coś złego, że on za chwilę wybuchnie i wybuchniesz ty. Tylko musisz rozładować w ogóle sytuację. Rozładować. Uważam, że w ogóle taką... dzieci są takim, dzieciaczki są takie szczególne, nie? Jeśli lną do ciebie dzieci, to znaczy, że jest w tobie coś szczerego i autentycznego. Zgadzacie się? Jeśli lną do ciebie dzieci, to jest w tobie coś szczerego i autentycznego. Wiecie, że w ogóle również nasze szkółki niedzielne, jakkolwiek one dzisiaj funkcjonują, to nie mają być drewutnie.
męczące dzieci, ponieważ w takiej trywódni, jak dziecko ogląda smutną ciocię lub smutnego na przykład wujka, tak, to my tam możemy wychować w ogóle takie coś, że w wieku po tym 9 lat mówi: zamorduje kota. Pierwsze co zamorduje, to zamorduje kota. Kurde. No tak, w ogóle nauczania nie są po to, żeby nimi bić ludzi. Mamy iść w kierunku tego, aby być, mieć radosne usposobienie. Pamiętam, jak nasz Wiktor chodził do przedszkola, bardzo nie chciał chodzić do przedszkola, wtedy tak Artura nie było, on widział jakby moje i Artura aresztowanie, bardzo się bał, że no, że ja kiedyś też po prostu wyjdę z domu i do tego domu nie wrócę. Bardzo nie chciał chodzić, jak się zbliżał poniedziałek, jak już było na przykład koniec niedzieli, uważał, że w ogóle przypędzał do siebie wiele chorób, zawsze przychodził: nie pójdę do przedszkola, wszystko jutro zrobić, nie cię wyrzucę, wszystko będę robił, ale nie prowadź mnie do przedszkola, proszę cię. A jeszcze jak nie było takiej jego ulubionej opiekunki, pani Lusi ze złotym zębem, takiej Ukrainki, to już w ogóle nie chciał iść. I miał dwie panie. Jedna to była pani Ewa, taka wykształcona, na szpileczkach, chodząca, taka, wiecie, taka piękna pani przedszkolanka, ale nie do dzieci. Ale nie do dzieci. I była pani Lusia. A pani Lusia, no sama by nie usiadła na kolana. Wiecie, w ogóle ciepła kobieta, w ogóle taka sympatyczna. Naprawdę mówi: a pani Lusia będzie? Ja mówię: dzisiaj nie, no ja nie idę. On nie chce iść, od nie ma pani Lusi. Jak jest pani Ewa, to jest okropnie, bo pani Ewa stoi tak na tych szpilkach i w ogóle tylko ho, 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 ho. Rozumiecie? To w ogóle dzieci to w ogóle wyczuwają, nie? Chodź do wujka. Nie chce iść. Chodź do wojka, a wojak ci tam coś groszka da. Chodź do wilka. Wiecie, nie jesteśmy od tego wolni, naprawdę. Nie jesteśmy od tego wolni, w ogóle te tematy są do zmiany. One są po prostu do zmiany. Napatrzyliśmy się na różne dziwne złe rzeczy. One nas ukształtowały. I potem tą patologię chcemy schować pod czym? Pod płaszczykiem służby. Bo ja jestem prorok. To tak nie działa. To tak nie działa. Trzeba się w ogóle w tych rzeczach pooglądać. Trzeba pouzdrawiać w ogóle swoją duszę. Trzeba w ogóle przeciwstawić się w ogóle swoim duchowym wrogom. Trzeba przedstawić się wszystkim demonom, które ukształtowały cię źle i pozamazywać w ogóle wszystkie obrazy, które w ogóle zobaczyliśmy w domu. Wiecie, o co chodzi? I tej patologii nie chować potem pod przykrywką służby, bo się będą nas bać ludzie. My się nie będziemy rozwijać, a ludzie się będą po prostu nas bać. A w ogóle wiecie, w ogóle, a my, co, w ogóle mamy potężną rzecz im do dania. Zbawienie. Zbawienie w Chrystusie Jezusie. Byliśmy teraz na ewangelizację, celowo w ogóle to robię. I cały czas stoję i w ogóle śpiewam i jestem cały czas uśmiechnięta. W ogóle no ludzie chodzą tam. W ogóle fajne rzeczy mówimy. Fajne rzeczy mówimy, fajne rzeczy śpiewamy, w ogóle jesteśmy naprawdę na tak do tych ludzi. Ale uśmiechasz się w ogóle do człowieka, a teraz korba. O, jeden właśnie wszedł. Mam taką znajomą, która pracuje w telewizji i sporo ciekawych rzeczy mi mówi. I powiedziała mi, że często jest tak, że w telewizji z powodu kompetencji ktoś jest zatrudniony, a jak gdyby z powodu niewłaściwej swojej postawy jest zwolniony. Nawet wtedy, kiedy w ogóle jest naprawdę utalentowany, wiecie, o co chodzi, i telewizja na tym może skorzystać. Z powodu swojej postawy jest zwolniony, bo to jest praca z drugim człowiekiem. No w ogóle tutaj takiej japy być nie może. Amen. Amen. Niech tak się stanie. Bo w ogóle amen to chodzi o to, niech tak się stanie. Amen? Amen. Jak widzisz siebie samego tak, jak widzisz siebie, od tego będzie zależeć, czy będziesz pełen negatywnych, czy pozytywnych emocji. Siebie musisz dobrze widzieć. Musisz być pewien, że Bóg cię kocha. To, że jesteś w dobrym miejscu, nie ukształtuje twoich pozytywnych emocji. Musisz wiedzieć, że Bóg ciebie kocha. Wtedy, kiedy byłeś jeszcze grzesznikiem, Bóg oddał swojego Syna za ciebie. Amen? Amen. Musisz wiedzieć, kim jesteś,
Musisz wiedzieć, jakie jest Twoje obdarowanie, musisz wiedzieć, że jesteś kochany przez Boga i musisz mieć to poczucie kochania. Sama wiedza absolutnie nie wystarczy. Sama informacja nie wystarczy. Musisz czuć kochany się przez Boga. Amen. Musisz czuć się kochany przez Boga. Inaczej będziesz cierpiał. Inaczej będziesz szukał ludzi, którzy ci w ogóle będą jakieś tam szczęście dawali. To tak nie działa. Ci ludzie są i to odchodzą. Miłość do siebie samego spowoduje, że będziesz mieć prawidłowy stosunek do innych ludzi. Tak jak kochasz siebie, tak będziesz traktował drugiego człowieka. I wiecie, żebym na tym miała zakończyć, to jest bardzo istotne. Tak jak kochasz siebie, taki będziesz miał stosunek do drugiego człowieka. Tak jak kochasz siebie, taki będziesz miał stosunek do drugiego człowieka. Jeśli jesteś dla siebie srogi, to będziesz srogi dla ludzi. To inaczej nie działa. Jeśli jesteś dla siebie, nie lubisz siebie, to nie będziesz lubił ludzi. Tak jak kochasz siebie, taki będziesz miał stosunek do innych ludzi. I nie chodzi tutaj absolutnie o nasz wygląd. Wiecie, o co chodzi? Bo to w ogóle nie chodzi o nasz wygląd. To chodzi o Twoje wnętrze. I tutaj jeszcze raz powiem. Spotkałam w swoim życiu ludzi, którzy naprawdę fizycznie wyglądali nieciekawie. Ale oni naprawdę mieli bardzo dużo entuzjazmu życiowego. Więcej niż ci, którzy mieli super sylwetki, dobrze chodzili ubrani i w ogóle fajnie się prezentowali. Oni mieli więcej entuzjazmu, ponieważ entuzjazm życiowy nie wypływa w ogóle z tego, że jesteś wysportowany i dobrze ubrany. To wypływa ze środka. Kocham siebie. Zostałam umiłowana przez Boga. Żebym była jedna na tym świecie, Jezus by za mnie umarł. Musisz być tego pewien. Gdybyś był jeden, Jezus poszedłby za ciebie na krzyż. Wierzysz w to? Amen. Wiecie, że nie jest problemem, kiedy kobieta jest gruba? Wiecie? A wiecie, kiedy jest problem? Kiedy jest smutna. Czy facet nie zwróci uwagi na kobietę, która jest gruba? To jest nieprawda. Nie zwróci uwagi na tego karpia, o którym kiedyś mówiłam. Ja w naszym starym życiu, w życiu przestępczym, widziałam często przestępców, którzy mieli takie coś przy sobie, co nie wiem, co to było. Coś niewyrównującego się z tłumu. Fizycznie. Wiecie, o co chodzi? Ale tam był potencjał w środku. I to ten potencjał w środku pociągnął tego faceta. Bo to, co zewnętrzne, można zmienić. Artur się w ogóle czuje, jakby miał czuprynę wielką, a jest łysy. Gada z nami jako ten, co ma czuprynę jak lew. Dzisiaj są modne włosy, Artur jest łysy. Ale nie jest zdołowany w ogóle tym, że jest łysy. Staje przed nami i w ogóle głosi do nas tak, jakby suplinę miał. Amen. Amen. Ludzie patrzą na Twój stosunek do życia. Jaki masz stosunek w ogóle do życia? Jak sobie radzisz w trudnych w ogóle sytuacjach? Ludzie na to patrzą. Tym mamy się wyróżnić z tego świata. Człowiek, który ma właściwe nastawienie, jest podniesiony, niezdołowany, jest w stanie podejść do ludzi, którzy mają się źle. I teraz opowiem Wam takie świadectwo. W takim pewnym kościele w Polsce nawróciła się grupa głuchoniemych ludzi. I oni prosili pastora, żeby pastor wcześniej, czyli w sobotę, wysyłał im treść kazania, które w ogóle będzie głoszone, bo oni w ogóle chcą wiedzieć, jakby chcą uczestniczyć w tym kazaniu i tak dalej, tam jeszcze nie mieli tego, jakichś takich tam sprzętów, więc chodziło o to, żeby oni mogli wiedzieć w ogóle, o czym ten pastor głosi. I podczas uwielbienia oni, ci, którzy nic nie słyszeli, uwielbiali Boga tak, jakby słyszeli. Ci, którzy nie słyszeli, uwielbiali Boga tak, jakby słyszeli. W ogóle się nie przejmowali. Wiecie, o co chodzi? Bo oni uwierzyli w Boże odkupienie. Kiedy pastor z nimi rozmawiał, mówi,
troszeczkę mówi, czuję się dziwnie, bo mam tutaj ludzi, których nauczam w ogóle, jak uwielbiamy i tak dalej, mówi, i oni tutaj stoją, nikt ręki do góry nie podniesie, nikt się nie uśmiechnie, nie podskoczy, nikt w ogóle, no w ogóle, a oni w ogóle, wiecie, głuchoniemi, uwielbiali w ogóle Boga z uwagi na Boże odkupienie. W ogóle nic nie słyszeli. To są naprawdę mocne rzeczy. To są rzeczy konfrontujące. To była grupa ludzi dźwignięta w górę. Wdzięczna z powodu tego, co Jezus dla nich zrobił. Zdrowa dusza potrafi reagować prawidłowo na kryzysowe sytuacje międzyludzkie. Chora dusza nie będzie prawidłowo reagowała. Zdrowa dusza będzie reagowała prawidłowo. Właśnie zdrowa dusza ma to do siebie, że ma umiejętność od Boga rozminowania, tak, zaminowanych obszarów. Nie dolewa tak zwanej oliwy do ognia, żeby tam jeszcze coś w ogóle wybuchło. Ona ma umiejętność w ogóle do zupełnie innego reagowania. Czyli na przykład, kiedy są jakieś trudne sytuacje, dwoje ludzi nie ma umiejętności ze sobą w ogóle być, tak, to ty możesz być w ogóle tą trzecią osobą, która podejdzie i będzie umiała w ogóle rozładować w ogóle tą sytuację, rozwiązać jakiś konflikt. Naprawdę w ogóle, my naprawdę możemy umieć takie rzeczy. Kiedy jesteśmy w drodze, kiedy jesteśmy w rozwoju, kiedy nie stoimy w ogóle w miejscu, to będziemy potrafili robić takie rzeczy. Przyjęliśmy w swoim życiu bardzo dużo złych wzorców. Naprawdę, bardzo dużo. I ty i ja przyjęliśmy masę w ogóle złych wzorców, szczególnie w ogóle ze swojego domu, nie? Bo to są rzeczy, które są... Przede wszystkim z naszego domu wynieśliśmy jakieś rany i złe wzorce. I tu bym chciała jak gdyby w tym, jak gdyby moim kazaniu rzucić taką dygresję na temat w ogóle kobiet, ponieważ uważam, że jest to temat bardzo ważny. Ja przynajmniej naoglądałam się tego w moim domu. Ja w ogóle w moim domu widziałam rezolutną kobietę, silną, w sensie silną, taką operatywną, która w każdej w ogóle sytuacji zarobi w ogóle pieniądze. I widziałam słabego mężczyznę, który jak gdyby w życiowych w ogóle sytuacjach osiadł na laurach. I to też mnie w jakimś stopniu w ogóle ukształtowało. Dlatego szukałam poczucia bezpieczeństwa w drugim człowieku. Stąd w wieku, powiedzmy, tych 15 lat ja w ogóle idę w relację z przestępcą, bo mi się wydaje, że on mi da poczucie bezpieczeństwa. W ogóle nie dał mi poczucia bezpieczeństwa, tylko spowodował w ogóle, że mi narobił mi wiele problemów, nie? Się potem pokochaliśmy, dotarliśmy i jesteśmy razem, ale w ogóle narobiliśmy sobie gromadę problemów, wiecie. No nie było łatwo, nie? I tak naprawdę pytanie, która kobieta napatrzyła się w ogóle w swoim domu na taką kobietę, o jakiej mówi Biblia? Bo to też wszystko potem ma takie odbicie w ogóle w Kościele. Wiecie, to są potem odbicia w ogóle w służbach. Te role, które przyjęliśmy w domu, w tych rolach później odnajdujemy się gdzie? W Kościele. W tych rolach odnajdujemy się w Kościele. Często trudno to jest w ogóle rozbroić, bo to są takie tematy, które no nie wiadomo jak do tego podejść. Nie? Prawda jest w ogóle taka, że jeśli, bo to nie chodzi o złapanie człowieka. To tak jak człowiek na przykład grzeszy, nie chodzi o to, żeby go złapać. Bo w pokucie nie chodzi o to, żeby cię złapać. W pokucie prawdziwie chodzi o to, żebyś ty wejrzał w siebie, był świadomy w ogóle tego, co cię niszczy i bierzesz się tak naprawdę za rozwalenie tego tematu. To w ogóle nie chodzi o to, że zostajesz złapany. Zostajesz złapany, ok, ale następnym razem w ogóle wglądaj, jak mniej wgląd w ogóle w samego siebie. W ogóle czytacie przypowieści Salomona? Przypowieści Salomona są przecudne. Je jak się czyta, one są jak miód na serce. Tam jest bardzo dużo Bożej mądrości. Bardzo dużo. Naprawdę. Tam, posłuchajcie, jest tak bardzo dużo odpowiedzi na rzeczy związane w ogóle z naszą codziennością, że czytając to autentycznie w ogóle możesz przyjmować zupełnie inną perspektywę. Ja ostatnio w ogóle przeczytałam, że człowiek leniwy jest jak ocet w zębach i dym w oczach. Przyjmując do pracy człowieka leniwego, na 100% w ogóle poczujesz ocet w zębach i dym w oczach. I teraz zobaczcie, tu w ogóle żadnego kazania nie trzeba. Wystarczy przeczytać taki werset. Jezu, ja tego nie chcę. Ja nie chcę takich ludzi w pracy i ja nie chcę takich ludzi w służbie.
Człowiek leniwy jest przekleństwem. Będę czuła w buzi ocet, a w oczach co? Dym. Dym. Co mnie przed tą porażką przestrzega? Słowo Boże. Słowo Boże. Czytacie Słowo Boże? Słowo Boże nas przestrzega. Posłuchajcie, to, że porwaliśmy Biblię, ja porwałam, to nie znaczy, że nie czytamy Biblii. Czytamy Biblię? Czytamy Biblię. Czytamy Biblię. Ja wam poczytam troszkę o tej kobiecie. Z przypowieści Salomona 31, 10, 31. Dzielna kobieta, trudną taką. Jej wartość przewyższa perły, serce małżonka ufa jej. Nie brak mu niczego, gdyż wyświadcza mu dobro, a nie zło. Po wszystkie dni swojego życia dba o wełnę i len i pracuje żwawo swoimi rękami. Podobna jest do okrętów handlowych, z daleka przywozi żywność. Wstaje wcześnie, gdy jeszcze jest noc. Daje żywność swoim domownikom, a swoim służącym, co im się należy. Gdy zechce mieć rolę, nabywa ją. Pracą swoich rąk zasadza winnicę. Mocą przepasuje swoje biodra i rzeźko porusza ramionami. Wyczuwa pożytek ze swojej pracy, jej lampa także w nocy nie gaśnie. Wyciąga ręce po kądziel, swoimi palcami chwyta przeciągi. Otwiera swoją dłoń przed ubogim, a do biedaka wyciąga swoje ręce. Nie boi się śniegu dla swoich domowników, bo wszyscy jej domownicy mają po dwa ubrania. Sama sobie sporządza okrycia, jej szata jest z purpury i bisioru. Mąż jej jest szanowany w bramach. Wiecie, dlaczego mąż jest szanowany w bramach? Bo ona taka jest. Amen? Jej mąż jest szanowany w bramie, bo ona taka jest. Nie z innego powodu. To mówi to słowo. Jej mąż jest szanowany w bramach, bo ona taka jest. Mąż jej jest w bramach szanowany, zasiada w radzie starszych kraju. Wyrabia spodnią bieliznę i sprzedaje ją, czyli majtki. I pasy dostarcza kupcowi. Dziarskość i dostojność jest jej strojem. Z uśmiechem na twarzy patrzy w przyszłość. Gdy otwiera swoje usta, mówi mądrze, a jej język wypowiada dobre rady. Czuwa nad biegiem spraw domowych. Nie jada chleba niezapracowanego. Jej synowie nazywają ją szczęśliwą. Jej mąż sławi ją, mówiąc, jest wiele dzielnych kobiet, lecz ty przewyższasz wszystkie. Zmienny jest wdzięk i zwiewna jest uroda. Lecz bogobojna żona jest godna chwały. Oddajcie jej to, co się jej należy. Niech ją w bramach wysławiają jej czyny. Ja bym chciała się tylko i wyłącznie skupić na jednym słowie. Kiedyś to już powiedziałam na uwielbieniu. Dzielna kobieta z hebrajskiego to jest tańcząca kobieta. I w ogóle nie chodzi mi o to, że to jest tańcząca kobieta w sensie, że ma umie tańczyć. Że teraz się tam zapiszemy na kurs w ogóle tańca i będziemy tam tańcować w ogóle w domu. Nie o tym w ogóle mówię. Chodzi o entuzjazm, który ona ma w środku. Chodzi o entuzjazm, który ona ma w środku. Wiecie, że szukanie sobie partnera życiowego, żeby dodał ci wartości, to jest ząg. To się, można powiedzieć, w wielu przypadkach nie udaje. Potem są problemy. Potem są problemy. To słowo opisuje kobietę, która poznała Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela. Ona ma wartość w Jezusie. Twoja wartość jest w Jezusie. Amen? Nie w drugim człowieku. Nie w drugim człowieku. Ale jaka jest u nas kultura? I społeczna, i kościelna. Niestety. Kobieta Rambo. Wszystko zrobi. Wiecie, że jest więcej kobiet w służbie niż facetów? To taką mamy kulturę. Taka jest kultura. To się potem przenosi do kościoła. Nie zastanawiamy się, czemu tak jest. Nie rozważamy w ogóle o tym. A to trzeba pozwalać. Taka Matka Boska. Bierzesz tą żonę, nie radzisz sobie w życiu. Wziąłeś ją, ona ci wszystko upierze, uprasuje. Pomodli się, życie ci zabezpieczy. Przytuli, do piersi przytuli, mleka ci da. Jest twoim wstawiennikiem, strategiem. Wszystkim ona kieruje. To nie tak. To nie tak. Dzielna kobieta w naszej kulturze to kobieta boju, czyli kobieta Rambo. Zobaczcie, jak wiele kobiet
nie może być w ogóle prawdziwymi kobietami. Potem się mówi, to jest Jezabel, czarownica i tak dalej, nie? Bardzo łatwo te rzeczy wrzucić do jednego w ogóle worka. A to jest nieprawda. Wiele kobiet założyło w swoim życiu spodnie tylko i wyłącznie z jednego powodu, ponieważ mężczyzna nie wziął odpowiedzialności. I ta dzielna kobieta z hebrajskiego to właśnie znaczy kobieta tańcząca. To, co tworzy pewnego rodzaju kobiecość w kobiecie, to jest jej wewnętrzny entuzjazm i pragnienie życia, które jest tak osobliwe i wyjątkowe, że ten entuzjazm, który jest w niej, sprawia, że ona wyraża to między innymi tańcząc. Rozumiecie? Radosna kobieta jest pociągająca. Pociągająca jest radosna kobieta? Pociągająca jest radosna kobieta. Smutna kobieta, kto powiedział amen? O, archoł jeden. Radosna kobieta jest pociągająca. Nie kobieta Rambo, nie kobieta cyborg, która przyjęła w ogóle nauczanie i mówi, o, takie baby w ogóle po kościele, no nie pracujesz w ogóle bez kija. Wiecie, że w ogóle nawet tutaj u nas w kościele kiedyś miałam taką sytuację, że pewien mężczyzna przyszedł do mnie i mówi, Agata, ja naprawdę chcę mieć żonę. No, naprawdę. Ja się boję w ogóle podejść, mówi do dziewczyn. One mnie pytają w ogóle, wiesz, ja nie mam takich wizji jak one. Tą duchowość w ogóle, którą mamy, musimy ją skutecznie umieć przekuć w ogóle na nasze życie. Wiecie? No nie tym w ogóle faceta się w ogóle pociąga. To się tym w ogóle faceta nie pociągnie. Smutna kobieta jest jak zawieszona ryba. Entuzjazm wewnętrzny kobiety jest widoczny między innymi w jej zadbaniu o siebie. W jej zadbaniu o siebie. Pokazuje to jej wewnętrzny obraz. Kobieta, która dba o siebie, pokazuje, jak ma w środku. Rozumiecie? Ja bardzo chcę, żeby kobiety były kobiece, a mężczyźni, żeby byli męscy. Wczoraj byliśmy w Zarze. Słuchajcie, a słowo honoru, jak się wchodzi w ogóle do Zary, szczególnie do tego męskiego w ogóle ciała. Ja tam lubię iść, byłam tam z Sarą. W ogóle mówię, nie ma ani jednego męskiego faceta. W ogóle mówię, no kurczę, ja mówię, to co to i poszło teraz w ogóle takim... Taki szedł mężczyzna w ogóle spodnie ze skóry, chudy taki, w ogóle tu mu się wszystko opinało, się tak się nam, bo ja się w ogóle na niego spojrzałem, mówię, staram się, mam spokój się tu obciach zawsze robić, mówię, że krzyknij coś tam, ja mówię, Sarciu, ja nie mogę nie spojrzeć, ja nie mogę nic spojrzeć, w ogóle do Artura mówię, noś garnitur, bo ja w ogóle uwielbiam cię w garniturze, w ogóle dla mnie facet w garniturze jest seksowny, rozumiecie? Męscy faceci i kobiece kobiety, a nie odwrotnie, że baba ma większą łapę niż facet. Chodź, gruszynko, mama cię przytuli. Idziemy sobie razem przez życie. Wszystko ci zrobię. Jeść i pić ci damy i poproszę mamy dać ci czerwoną wstążeczkę na szyję. Nikt ci tutaj przy mnie nie popije. Kultura społeczna w ogóle takie wzorce nam pokazała, nie tak? No tak nam pokazała w ogóle kultura społeczna. Nie tak ma być. Amen. Czy kobiety zgodzą się ze mną, że niekoniecznie trzeba mieć pieniądze, żeby coś fajnego sobie w domu zrobić? Kobieta ma ten entuzjazm i tą siłę taką do życia, że nawet jak nie ma pieniędzy na meble, to co zrobi? Przestawi stare. Przestawi stare. Ja kiedyś to Arturowi powiedziałam, on do mnie mówi, czemu tam ciągle dostawiasz coś? Tu coś zawiesiłaś, tu postawiłaś jakiś wazonik, czegoś kwiata wpiąłaś, co ty tutaj w ogóle zrobiłaś? Ja wiem, bo jak się lata czegoś nie zmienia, nie remontuje, a we mnie jest piękno, ja to muszę upiększyć. No muszę to w ogóle zmienić. Jak to jest brzydkie, to ja to muszę przykryć. Jak jest dziura w ścianie, to ja tam co zrobię? Obraz powieszę. Jak jest dziura w stole, to właśnie będzie bardzo dużo podkładek na stole. To ma kobieta. Ona to w sobie ma. Któż znajdzie taką kobietę? Taką kobietę. Za taką kobietą w ogóle faceci co robią? Oglądają się. Taka kobieta, nie kobieta cyborg, nie kobieta w ogóle Rambo.
Męża masz po to, żeby dzielić z nim szczęście i budować dom i rodzinę. Męża masz po to, żeby dzielić z nim szczęście, budować dom i rodzinę. Kobieta nawet jak ma 80 lat, może być pełna entuzjazmu. I jej świeczka nie gaśnie, jak to niektórzy prorocy u nas w Polsce mówią, że o, twoja świeczka gaśnie. Nie gaśnie twoja świeczka. Nie gaśnie twoja świeczka. Bo nie śpi i nie drzemie duch Izraela. W ogóle twój duch absolutnie nie ma tyle lat. Te teksty pokazują kobietę pewną siebie, kobietę z ogromnym poczuciem wartości. Ona nosi w sobie obraz, który jest z nieba. Obraz, który jest z nieba. Nie boi się trudnych wyzwań. Nie szuka mężczyzny, aby dodał jej wartości. Jej wartość jest w Jezusie. I można tutaj zadać sobie właśnie takie pytanie, to na co mnie jest w ogóle facet? Do czego mnie jest w ogóle facet? I to wiecie, bo to jest dobre w ogóle pytanie. Facet właśnie ci jest po to, żebyś z nim dzieliła szczęście i budowała z nim dom i rodzinę. Ale nie po to, żebyś tak naprawdę poszukiwała w nim poczucia wartości. On ci nie doda wartości. Kiedy wasze dusze są nieprzemienione, to na pewnym etapie on ci w ogóle doda swojej wagi, czyli ciężaru. Wiesz, złoży na ciebie w ogóle ciężar życia, nie? Matkę w tobie na przykład zobaczy. O, matka, piłaś mi kardzie. Co dzisiaj matka na obiad? Nie ma nic. Pingwin w lodówce. Jeżeli czujesz się wartościowa, to będzie to bardzo widoczne. I na pewno znajdzie się ktoś, kto to zauważy i doceni. Tak? Jeżeli kobiety czują się wartościowe i docenione, to na pewno znajdzie się ktoś, kto to doceni. Czyli ten facet na białym koniu. Bożym zamysłem dla człowieka, to jest to, co powiedziałem na samym początku, jest to, aby duch był w górze. Czyli wysokie w ogóle przeżywanie emocjonalne. Musisz wysoko przeżywać w ogóle emocjonalnie różne etapy swojego życia. Podam taki przykład. Jeśli nie będziesz wysoko przeżywał, to będziesz się chciał czymś wyregulować. Będziesz się regulował. Nie ma takiej opcji. Ponieważ ty musisz przeżywać na co dzień ekstazę z Bogiem. Nie będziesz przeżywał tej ekstazy z Bogiem, będziesz chciał się czymś, co robić, regulować. Mamy jedne emocje, mamy jedną energię w ciągu dnia. I tak naprawdę w ogóle możemy bardzo wysoko żyć. Możemy mieć naprawdę super relacje z drugim człowiekiem. Ale nie relacje takie, w których się ciągle bijemy po głowie, pouczamy i nauczamy. Uwierzcie, nie chce się być z takimi ludźmi. Nie chce się być z takim człowiekiem, który ci ciągle lustruje pod kątem, co u ciebie jest w ogóle nie tak, to robimy pasterowi. Ogarnij się. To wiecie, nie chce się w ogóle być z takim człowiekiem. W ogóle do rzeczy świętych trzeba podchodzić jak? Z szacunkiem. Twoja siostra i twój brat to w ogóle Boży posiew jest w nim. Boży posiew jest w ogóle w tym człowieku. Różne rzeczy nas ukształtowały i one w ogóle na nas wpłynęły. I trzeba te wzorce, które były złe, trzeba je połamać i wykorzenić ze swojego życia. I uwierzcie mi, że często może być tak trudno, że nie będzie ci się chciało za pewien element, obszar swojego życia nawet zabrać. Może nie będziesz wiedział w ogóle, z jakiej strony to ugryźć, a może tak naprawdę będziesz się bał, ponieważ to, co masz, również cię dzisiaj ukształtowało i to jest wszystko, co masz. Ale chcę ci powiedzieć, że to, co cię źle ukształtowało, tak, to trzeba to złamać. Trzeba to złamać. W ogóle Wigglesworth rozpoczął w ogóle swoją służbę w wieku ilu lat? 60. Ten apostoł wiary rozpoczął w ogóle swoją służbę w wieku 60 lat i został nazwany apostołem wiary. Nigdy nie jest za późno, aby właściwie zacząć w ogóle służbę. Początkiem każdej zdrowej służby jest to, że czujesz się kochany przez Boga. Masz siłę w ogóle, aby przede wszystkim nieść swoje życie. Jesteś rozmiłowany w Jezusie, jesteś wykonawcą Jego słowa i możesz dopiero iść do zgubionego świata, ponieważ nie będziesz do nich szedł
żeby wytknąć im ich złe, jak gdyby cechy. Wiesz, o co chodzi? Tylko ty pójdziesz z tak zwaną ręką ku pomocy. Będziesz chciał ich w imieniu Jezusa wyciągnąć z tego dołu zagłady. Ale musisz kochać siebie. Musisz kochać siebie. Każdy słaby element twojej duszy musi być wyeliminowany, ponieważ to jest pogrzebany upadek. Pogrzebany upadek. Mieliśmy takiego, niekoniecznie to był mój przyjaciel, bo ja bardzo krótko go znałam, ale Artur siedział z takim chłopakiem w więzieniu. Super chłopak, pamiętam, jak napisał do mnie list, mówi, wiesz, że jak wyjdę, to zamieszkamy razem. Jejku, ja w ogóle mówię, co ten Artur z tego kicza przytarga jeszcze, w ogóle mówię, facet jeszcze jakiś tu z nami zamieszka, w ogóle mamy małe mieszkanie, w ogóle mówię, no ale dobra, idę w to. Zamieszka w ogóle z nami. I słuchajcie, nie zrobił porządku w swoim życiu do końca. Ze sprawą związaną w ogóle z narkotykami, młody człowiek. Zakochał się w dziewczynie, która tak naprawdę absolutnie nie była dla niego. To tak jak Samson wziął sobie babę z innego narodu. Tak samo on wziął sobie kobietę, która tak naprawdę nie była dla niego. I tym samym otworzył diabłu furtkę. Poprzez to, że otworzył diabłu furtkę, otworzył się na swojego duchowego wroga. Nie był go świadomy, bo nie był go świadomy, ale się na niego otworzył. I wiecie, poszedł raz, przywalił sobie strzał tak zwany złoty i umarł. Młody człowiek, w moim wieku, dzisiaj miał 44 lata. Młody człowiek, nie wolno takich rzeczy w ogóle lekceważyć, naprawdę. Uważam, że to jest bardzo ważne, żebyśmy mieli poczucie bycia kochanymi przez Boga. To jest tak naprawdę paliwo rakietowe do każdego obszaru twojego życia. Że czujesz się kochany przez Boga. Naprawdę, jak czujesz się kochany przez Boga, uwierz mi, że nie będziesz bał się wchodzić też w relacje, w które tak naprawdę normalnie byś nie wszedł, ponieważ na przykład widzisz jakieś rozbieżności intelektualne. Człowiek, który jest kochany przez Boga, ma tak wysokie poczucie własnej wartości, że w ogóle wszędzie, gdzie pójdzie, to jest różnica. Nie boisz się. Ty zrobisz krok, a w ogóle Bóg ci doda. Bo tak mamy z Bogiem. Kiedy my robimy krok, to Bóg nam w ogóle dodaje. Tak? Ja na przykład kiedyś pytałam Boga, jak rozpoczynałam moją służbę głoszenia, to w ogóle mówię, czy ja zawsze wszystko zdołam sobie napisać? A jak nie powiem czegoś? A jak mi myśl ucieknie? A jak się w ogóle pogubię? A jak w ogóle jakaś korba mi przyjdzie i powiem coś w ogóle innego? I Duch Święty do mnie powiedział, nie bój się. Ty otwórz swoje usta. Ty po prostu otwórz swoje usta. Wywal ze swojego życia każdego demona i każdy fałszywy obraz, który zamyka ci drogę do prawdziwego szczęścia. Nie pozwól, aby kultura społeczna i to, co oglądałeś w swoim domu, wytyczyło ci kierunek w ogóle twojego życia. Nie pozwól na to. Nie musisz być taka jak twoja matka i nie musisz być taki jak twój ojciec. Jeśli twoja matka była silna, rozumiesz, to ty teraz w ogóle też ja muszę być taką babą, że tu w ogóle... I skutek tego też wezmę sobie w ogóle słabego faceta, no bo się muszę kimś opiekować. Idzie to jedno ciągnie drugie. Silna baba nie weźmie sobie w ogóle słabego faceta, nie? Bo to w ogóle wszystko się ciągnie według swojego rodzaju. To są bardzo ważne rzeczy, to są istotne rzeczy i to są rzeczy, które tak naprawdę nas niszczą i powodują, że Kościół się nie rozwija. Że Kościół się nie rozwija. Tyle, ile jest w ogóle problemów małżeńskich, wiecie, bo ludzie nie czują się kochani. Wzajemnie siebie obciążają poczuciem szczęścia, jakimiś pragnieniami. Wiecie? Facet jest ci dany do tego, żebyś szczęściem się z nim dzieliła i budowała z nim dom i rodzinę. Nigdy nie jest za późno na to, żeby w ogóle prawidłowo rozpocząć w ogóle w swoim życiu. Amen. Amen.